Halo, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Jestem Marcisowy, jesteście wioło, to jest Reksio i Kapitan Nemo. W poprzednim odcinku dotarliśmy jako krewes na szczyt wieży Eiffla, co poskutkowało tym, że spotkaliśmy w końcu, no niestety nie Sherlocka Holmesa, czekajcie, ściszę trochę muzykę. Tak chyba będzie dobrze. Spotkaliśmy niestety nie Sherlocka Holmesa, ale doktora Watsona, który myślał, że Kretes jest doktorem, jest Sherlockiem Holmesem, przez to, że używał zwrotu drogim Watsonie. Kto by nie używał zwrotu drogim Watsonie w obecności doktora Watsona? No to ja bym się nie powstrzymał, na pewno. No i w tej sytuacji Kretes postanowił zapytać go, no to w takim razie, gdzie powinien być Sherlock Holmes? Potrwało to parę godzin oczywiście, zanim do tego doszedł, ale no zapytał w końcu, dowiedział się, że powinien udawać się Orient Expressem do Stambułu. Konstantynopola! Tak, i ktoś chciał, żebym pokazał swój pokój. Swoją siedzibę. Ja w sumie stwierdzam, że teoretycznie mogę. Uwaga, najpierw w tą stronę pojadę do końca. Do momentu, kiedy będę mógł. Kabelek jest świetny. Uwaga. Okej. Kręcimy się w drugą stronę. Ściany! O! Nie wiem, czego się spodziewaliście, czego chcieliście, ale no, proszę bardzo. Jak może wyglądać pokój takiego Marcisława? Tu gdzieś jakieś zwłoki pod sufitem. Kontynuuj grę. Nie wiem, co jeszcze mogliście sobie wyobrażać. Ale no dobra, no tak właśnie wygląda mój pokój, no to jest, nie wiem ile on ma metrów, parę metrów na parę metrów, to taki kwadracik. Tak. Do tego, wszystkim, którzy później będą się pytać i tak, to jest ściana, która jest zrobiona prawie w całości z okien. Jest jedno razem z drzwiami, drugie, trzecie. Cała ściana. Jak tutaj świeci słońce, to no, to nie ma przebacz. A jako, że jest lato, to słońce świeci nawet o 22. Więc się nie dziwcie na takich live'ach, które jakoś teraz na dniach będziemy robić jakieś. Jak tylko ogarnę ludzi, żeby zrozumieli, że jak mówię im, że robię live'a, to ja go nie będę robił przez 10 minut. Już się pojawiła druga mucha. Tego nie będę robił przez 10 minut, tylko przez coś koło godziny, dwie może nawet bym chciał. Kontynuuj grę. I no tak, żeby nie grali w Counter-Strike'a mi w tym czasie. Bo ten internet jest dobry do streamowania w 480p przy ładnym bitrate'cie. Ale jak ktoś włączy takiego Counter-Strike'a, no to już nie ma internetu. Dobra, gonimy za Orient Expressem, nie wiemy, w którą stronę mamy jechać. Woźnica też nie wie, bo woźnicą... To jest taksówka. Nasz... O, złapałem chyba. Nie złapałem. Naszym kierowcą naszej taksóweczki jest pewnie jakiś Polak. To jest samych Polaków spotykamy, który no, przyjechał sobie w celach zarobkowych i nawet nie zna okolicy. Mutłem. Nawet muchy nie potrafię zabić. Tak, nie zna nawet okolicy, więc Kretes stwierdził, ja będę panu mówił. Dlaczego ja tak przedłużam? Bo ja chciałbym, żeby ta minigierka i podróż Orient Expressem zajęły jeden odcinek. Dobra, lecimy. Kontynuuj grę. Kretes nam mówi, którędy mam jechać. W prawo! Skręcaj pan! Gdzie w prawo? Teraz tam!
Problem z Kretesem jest właśnie taki, że on mówi z dużymi opóźnieniami. I w prawo, tu w lewo. Do tego tak dość niejasno. I w prawo. I na prawo. Teraz tam. Może tu skręcę. Pytanie, co to znaczy teraz tam? Czy to skręć znaczy, że mamy jechać prosto? Czy skręcić? Skrót. W lewo. Teraz tam. Teraz tam. Teraz ci dam w lewo. Mamy połowę czasu. Jeżeli... Teraz w prawo. Skręcaj pan. Jeżeli nie będę łaził po jakichś prawo. Takich... Skręć pan, pan tym kieruje. Udało się. Na prawo. Gdzie jedzie? Może tu skręcę? W prawo. Skręcaj pan. Może tu skręcę? Ej, mamy szansę to zrobić. Oczywiście skręci, szansa jest mała i ja bym chętnie też... I w prawo. Skręcaj pan. Tu w lewo. Teraz tam. Skręć pan w lewo. Ej, dobra, bo zdążyłem, więc no... No i odjechał. Super. Po prostu super. A przykro mi, może jeszcze raz. Wezmę pana gratis. A mam wybór? Zróbmy to jeszcze raz. Ja spodziewałem się, że pierwszy raz od razu mi wyjdzie. W lewo. Zróbmy to po raz drugi. No i przypomniało mi się, jak się nazywa rzeka przepływająca przez Paryż. Uwaga, rzeka ta nazywa się Sekwana. Więc jakby ktoś was pytał, co przepływa przez Paryż, no to przez Paryż przepływa Sekwana. Może skręcę. I w prawo. I w prawo. No nie, no nie. Ostatnio jak myślałem, to pomyliło mi się z Arno. Arno przepływa przez Florencję. A Florencja jest we Włoszech. Teraz tam, tu w lewo. Teraz skręć pan w lewo. Tu w lewo. I skręcaj pan. Tu skręcimy. Znowu. Teraz tam. Skręć pan w lewo. No przecież nie tędy. Nie, nie. No, tu w bok. Co my, jak mamy nawracać? Teraz, nawracamy, jak uderzymy w ścianę. No, niestety tutaj mamy troszeczkę za wąską. No nie, no nie. Tutaj też. Tu w bok. Tej miejscówki nie cierpię. Ten taki zaułek jest moją najgorszą, no największą zmurą. Po prostu super. A przykro mi, może jeszcze raz. Wezmę pana gratis. A mam wybór? Za dzieciaka prawie zawsze się tam wpieprzałem zamiast na prawo. Na dworzec. Skręć pan w lewo. Teraz tam. Skręcaj pan. Tu w bok. Prawie dobry ze mnie kierowca, prawie. Nie mam prawa jazdy. Może tu skręcimy. Może tu skręcę. Tu w bok. W prawo. Teraz skręcaj, teraz w prawo. No nie, Jezu. No nie. Nie zdążę. Może tu skręcę. Ej, jakbym za tym pierwszym razem nie stwierdził tego głupiego, że dobra, jak tak dobrze poszło, to jednak to zrobimy troszeczkę dłużej. Tu w lewo. To już byśmy mieli pokiem. W prawo. W lewo. Nie, ten Jezu. Co ja robię? Dokąd strasznie zawalony ten Paryż. Teraz jest godzina. Skręcimy. Ja bym się dopatrywał tu w lewo. Tym może tego. Teraz tam. Tu w lewo. Ej, zdążę? No i odjechał. Super, po prostu na serio? Super. A przykro mi, może jeszcze raz. Wezmę pana gratis. A mam wybór? Serio? To naprawdę?
i w prawo. Tu w lewo. W lewo. Teraz tam. Teraz tam. Nie wiem, gdzie on chce, żeby na prawo zjechał. W prawo. Skręcaj pan. Pan tym kieruje? Skręcaj pan. Nie, kierowcą to jest też słaby. Zobaczmy. Jak pan jedzie? Skręć pan w lewo i w prawo. Jak pan jedzie? Czy ja jeżdż... Nie, nie, potrzebnie tutaj wjeżdżam. I w prawo. Chociaż? Tak, nie potrzebnie. No nie, no nie. Tam jeszcze nie, bo tam jest teraz zawalone. W prawo. Tutaj też nie. Tutaj. Może tu skręcę. Unikamy kałuż i większości śmiecia. Skręcimy. No chyba tędy. W lewo. Tu są zawalone te ulice, jest to ogólnie to jest... Tu w lewo! To jest, słyszałem dość normalne, że no... Tak w tej teraz zachodniej tam. Europie no te ulice są tylko takie zawalone. Ponoć, ja nie hejtuję. Nie. Ja nie polaczkuję. Teraz w prawo! No może czasami. Jest skrót! Teraz w prawo! Teraz tam! Skręć pan w lewo! Dojechałem. I w prawo. Ostatnie minuty. Pociąg ekspresowy Orient Express, jak ta nazwa wskazuje, z Paryża do Stambułu odjeżdża z peronu trzeciego. Jeszcze ja! Krzyknął Kretes i wsiadł do pociągu. W okolicach Budapesztu Kretes zaczął powoli dochodzić do siebie. Najpierw powoli. Węgry. Jak żółw ociężany, ruszyła maszyna. Co to ja miałem? Odszukać szlafroka Holmesa. W kieszeni masz ważną wskazówkę od doktora Watsona. Aha, czyżby? Zaraz. A co to w ogóle za głos do mnie przemawia, he? He, no właśnie. Chyba mi się coś zdawało. Zdawało się przez chwilę Kretesowi. Oprzytomniawszy zupełnie, zabrał się wreszcie do roboty. Bilety poproszę. Słyszycie ten głos? I widzieliście tego cosia, co przeszedł tam za okienkiem? To jest pan bileter. Znaczy nie wiem w sumie, jak się konkretnie nazywa ten zawód w pociągu, mimo że jeżdżę codziennie pociągiem. No, ale tak, on tutaj łazi. I po kolei sprawdza każdy wagon, czy pasażerowie mają bilety. Jak nas spotka, to nas wywala do wagonu dla gapowiczów, który jest na samym tyle. Nie sprawdza trzech miejsc. Wagonu dla gapowiczów, tego zniszczonego wagonu i z przodu jest taki pusty wagon. W wersji łatwej w ogóle nie ma tutaj biletera. No to tak wszystko, jeżeli z tego co tak chciałem powiedzieć. Popatrzcie, Mona Lisa z poprzedniej części, tej balia identyczna, miotła, beczka. To są identyczne rzeczy, tak jak wcześniej, po prostu no, używa się starych rysunków, żeby zaoszczędzić czas na zrobienie czegoś nowego. Na przykład to coś. Nie wiem co to jest w sumie, wygląda tak troszeczkę jak... Nie wiem, jakiś dziwny teleskop? Tu jest okular. To jest jakieś urządzenie regulacyjne, to są... Tu jest noga chyba. Albo jaka wajcha. Nie wiem. To jest chyba lampa. Razem z tym. To wszystko już widzieliśmy. Dużo rzeczy po tej części było w piwnicy alchemika. Patrzcie, parasol. O, mój parasol przetrwał. Ten parasol. Zapamiętajcie ten parasol. On się będzie pojawiał jeszcze parę razy, chyba. Dobra, gdzie on parasol? Kontrola bilet. Ruszyłbym sobie w lewo. Czy bileci są? Tak, wchodzimy po prostu do wagonu i pytamy się ludzi. Czy pani jest szlafrokiem, madam? Nic mi o tym nie wiadomo. Te teksty też są dobre. Kontrola biletów, dzień dobry. Udajemy się.
pasażer na gapę. Zapraszam ze mną. Oto nasz specjalny przedział dla gapowiczów. Taki trochę gorszy. Pan pozwoli, że przedstawię? Słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? No to będzie tak troszeczkę smutno. Dobra, tutaj wszyscy śpią, więc tam żadne problemy. Znaczy są kraty w oknach i w ogóle... Sherlock Holmes miał usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelusz. Miał siedzieć obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. Melduje się. Dobra. Właśnie, jak klikniemy na kretes, to dostajemy tą informację. Musimy się dostać... Z tego co pamiętam, to jest coś z przodu. Pytajmy się... Pan widzę wybrał się na przechadzkę. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nie mogę tego obiecać. Poczekajmy, aż on sobie pójdzie. Poszedł. Zapytajmy kogoś może. A tu nikt nie siedzi? Siedzi, ale w toalecie. Teraz przebywa. Okej, jak widzicie, używanie tych samych modeli. Ten pan... To jest ten sam model, co ten pan. Tylko odwrócony i z dorysowanymi wąsami. I bez czapki. Czy bilety są? Mogę przejść? Bilety poproszę. O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? Ten gość jest naprawdę trudny. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie on jest w tym momencie. Czy on odtąd zaczyna obchód od nowa, czy co? Dobra, jesteśmy w okolicach Budapesztu. Taka ciekawostka, że... Budapeszt jest złożony. Proszę. Nie! Bileciki są? Pan widzę wybrał się na przechadzkę. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nie mogę tego obiecać. Składa się z dwóch miast, które leżały po dwóch stronach rzeki. Tutaj nie pamiętam, która rzeka przepływa przez Budapeszt. Sorry. Moja wiedza. Nie pamiętam, któraś przepływa przez Budapeszt i no, jedno z tych miast nazywało się Peszt, drugie albo po prostu Buda, albo miało w nazwie Buda. Bilet, proszę. Czekajmy chwilę. Bilety poproszę. O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nie, czekam. Nie mogę tego obiecać. Czekam, aż on po prostu przejdzie. Aż on tutaj podejdzie i zacznie się wracać. Wtedy dopiero się ruszę. W tym czasie może jakąś muchę złapię. Może. Przydałoby się, bo tego tutaj troszeczkę lata. A to naprawdę nie jest fajne, jak lata tutaj coś, albo lepiej, kiedy coś usiądzie na kamerze. A pamiętam, chyba kiedyś się zdarzyło, że mucha usiadła na kamerze, ja tego nawet nie zauważyłem. W sumie chyba nikt tego nie zauważył. Po co ja to zrobiłem? Nie! Proszę. O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? Dobra, teraz sprawdzamy, gdzie on w ogóle jest. Zaraz po wyjściu. Ej, jest dobrze. Tu się chowamy, czekam aż przejdzie. Ten pociąg Orient Express ma tutaj 9 przedziałów. Na pewno jest to liczba... O, to jest Globus. Na pewno jest to liczba jednocyfrowa, ponieważ no, się więcej nie zmieści na tych tabliczkach.
Idziemy. Dobra, w ogóle. Holmes miał usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelusz. Miał siedzieć obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. Dwóch pasażerów to jest... nadal są? Trzech. Nadal są, panie. Znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? Będzie twój problem. Szybko. Dwoje nosi kapelusz naprzeciwko wąsatego mężczyzny. Sprawa jest też taka, że właśnie Szlafrok może sobie gdzieś pójść i no zostawi tylko swoje bagaże, swoje belongingi i no i będzie tylko ta jego, te jego rzeczy będą. Nie możemy się no, spytać, czy ktoś tutaj siedzi. Jest co najwyżej gdzieś sobie pójść i wrócić później. Jest trzech mężczyzn. O, popytajmy się. Szlafrok Holmes. Aha, wcale nie. Bilety. Te teksty są fajne. Szukam Szlafroka Holmesa. Życzę powodzenia. Czy bilety są? Przeszkadzasz gościu. Pan wybrał się na przechadzkę. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nie mogę tego obiecać. Uwaga, parę minut fanserwisu, bo... trzeba zrobić. Nie. Trzeba się. Czy pani popytać. Jest szlafrokiem, madam? Nic mi o tym nie wiadomo. No te kwestie są czasem komiczne. Szlafrok Holmes, jak mnie mam. Źle pan mnie ma. Czy pan Holmes? Nie. Czy może pan szlafrok? Nie mogę. Szkoda. A tu nikt nie siedzi? Siedzi, ale w toalecie. Teraz przebywa. Czy to miejsce jest wolne? Tak się tylko wydaje. Kontrola biletów. Dzień dobry. Dzień pan dobry. Pan wybrał się na przechadzkę. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. No, nie mogę tego obiecać. Widzieliście to, co nie? Złość, cholero jedno. Trafiłem ją w powietrzu, ale no, spadła i nie mam pojęcia gdzie. Ale przeżyła. Znowu usiądzie. Ja tutaj się nasiedziałem i teraz będę czekał. Czy bileciki są? O, patrzcie, ludzie się pozamieniali miejscami w toalecie. Czy pani to pan? Bilety poproszę. O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? Lecimy na szybko. No nie ma już tej kobity. Czy pani jest szlafrokiem, madam? Też coś. Czy może pan szlafrok? Nie, dziękuję. Szlafrok? A ładny? Czy to pan? Tak. To ja. Holmes? Nie. A tu nikt nie siedzi? Siedzi, ale w toalecie. Czy to miejsce jest wolne? Tak się tylko wydaje. No przejdźmy dalej, niech już nas zgarnie. Nie zgarnie! U, udało się. Nie mam pojęcia, jak daleko go słychać. Nic nie wiem. Bilety poproszę. Ten biedny wagon. O. Gdzie on był? Czy my go minęliśmy na przejściu? Bo nie da się złapać biletera między wagonami. To było dziwne.
Nie mam pojęcia, żebym się teraz tam wyciszyłem. Przełazisz czy nie? O, przeszedł. Dalej. Czy może pan szlafrok? Nie mogę. Czy może pan szlafrok? Nie, dziękuję. Czy może pan szlafrok? Nie, dziękuję. Szlafrok Holmes, źle, jak mnie mam. Źle pan mnie ma. Szlafrok? Czy pan się dobrze czuje? Uciekamy. Czy bileciki są? Nie mogę nacisnąć. O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. A jak mnie zeżrą? Patrzcie, jak bardzo pozostałem. W sumie chciałbym na jeden dialog natrafić. Bo jest taki dialog, że no, Kretes podchodzi do ziomka, pyta: czy pan szlafrok? A ziomek na niego patrzy i mówi: a czy pan piżama? Czy bileciki są? W sumie fajny dialog i bardzo chciałbym na niego natrafić. Zanim oczywiście skończę questa. Bo ja w sumie chyba nawet pamiętam, gdzie konkretnie siedzi osoba, której szukamy. Tu jest pusty wagon, tutaj możemy się schować. Szlafrok? Nie, dziękuję. A ma pan reformy? Psst, czy pani to pan? Co? Reformy. Psst, czy pani to pan? A chcesz pan wpysk? Czy pani jest szlafrokiem, madam? Bezczelny kret. A tu nikt nie siedzi? Za nie mogło biedactwo. Za nie mogło biedactwo. Jak daleko go słychać? O, to znowu pan. Kompletnie nie mam się gdzie schować. No, nie mogę tego obiecać. Jak przejdę za pusty wagon. Jezu, ile czasu już minęło. Kontrola biletów. Trzeba się śpieszyć. Przelaz, przelaz, przelaz. No jak widzieliście, nie możemy przechodzić wtedy, kiedy pan biletyr jest przy naszym wagonie. Obok damy w niebieskiej sukni, ale to może być on. Czy to pan? Tak, to ja. Holmes? Nie. Czy pani to pan? Co? Idziemy się schować. Czy bileci są? Udało się. No na szczęście Kretes jest dość niewielkiej postawy, więc się schował. Kontrola biletów, dzień dobry. Tak samo drogą, czy w Orient Expressie, tym oryginalnym, naprawdę siedzenia były drewniane z samej dechy? No nie wydaje mi się. Może po prostu pusty przedział jest nie... Tak, no, pusty przedział jest nieurządzony. Czy to pan? Tak, to ja. Holmes? Nie. Szlafrok? A ładny? Czy pani jest szlafrokiem, madam? Nic mi o tym nie wiadomo. A tu nikt nie siedzi? Za nie mogło biedactwo. A tu nikt nie siedzi? Ktoś siedzi, ale nie w tej chwili. Dobra, idziemy do szlafroka. Tu powinien siedzieć szlafrok. To tutaj, tu siedział wąsaty mężczyzna. Siedzi obok damy w niebieskiej sukni i dwoje pasażerów nosi kapelusz. Czy pan szlafrok Holmes? Niestety nie. No to ja już niczego nie rozumiem. Zaraz, zaraz. Pan powiedział szlafrok Holmes?
Tak powiedziałem. Tak nazywał się dżentelmen, który miał jechać na tym miejscu, ale w ostatnim momencie zrezygnował. Odkupiłem jego miejscówkę. Zrezygnował? Przykro mi. To może ja też zrezygnuję. Na zrezygnowanego Kretesa spłynęły kolejno fale czarnej rozpaczy. Ula Boga! Reksiu! Wściekłości. Oj! Zaraz mnie kret zleje! Retorycznych pytań. Dlaczego mi to robić? Dlaczego? I wreszcie zmęczenia. Nogi mam jak zwaty, a ślepia mi się same sklejają. Słaniając się na nogach, Krytes udał się do opuszczonego przedziału i zasnął. Śnił mu się Reksio. Widziałem rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. W rzeczy samej, sam już nie pamiętam, co widziałem, a czego jeszcze nie. Przemierzyłem wzdłuż i wszerz wszystkie oceany, morza, a nawet niektóre jeziora. Odkryłem ujścia wielu rzek i podziemnych strumieni. Dopłynąłem do Timbuktu, ba, nawet do Shangri-La. Nie pytaj mnie, po co. Cieszę się, że podoba ci się na Nautilusie, Reksiu. Wkrótce dopłyniemy tam, gdzie mamy dopłynąć. Wszystko w swoim czasie. Młodsonie, zbudź się, mamy zadanie do wykonania. Co, jak? Przepraszam, już wracam do Żyra. Młodsonie, oprzytomnij, to przecież ja, Szlafrok Holmes. Matku, nie wierzę, to naprawdę pan? Dobre przebranie, nieprawdaż? Twoje zresztą też niczego sobie. Przebrać się za grubawego kreta? Robisz postępy, drogi młodsonie. Chociaż ja od razu wydedukowałem, że to ty. Zaraz. Ja nie jestem wcale doktorem Watsonem. Jestem... Daruj sobie, przede mną nie musisz udawać. Ale... Nie ma czasu. Coś jest nie tak z tym Orient Expressem. Drogi młodsonie, musisz jak najszybciej dostać się na dach pociągu i dotrzeć do lokomotywy, póki nie będzie za późno. Za późno? Na co? To właśnie musisz ustalić. Ruszaj. Ja tymczasem będę obserwował pasażerów i spróbuję wydedukować, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli znacie się, biedny kret teraz musi jakoś wleźć na dach jadącego pociągu. No to leziemy. Jak wleźć na dach jadącego pociągu? Teraz będę troszeczkę streszczał. Tylko troszeczkę. Bo jeszcze wejdę i się popytam ludzi. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Opujam. Śmierć zadałem. Jest pan bardzo pomocny. Muszę wejść na dach pociągu. Proszę uważać. Dziękuję. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Bym się przestraszył. Aż tak? Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Chyba bym się załamał. No typowy maskotek. Idź pan. Od tego momentu już nie będzie łaził bileter, więc no. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Obojętnie. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Bym nie wszedł. Ja się pytam tych lisów na początek, bo ja do lisów mam zaufanie i sentyment, ale no najwyraźniej są tacy troszeczkę niepomocni. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Poszukałbym jakiegoś włazu na dach. Brawo. Muszę wejść na dach pociągu. Pan oszalał. Włas na dach pociągu. Swoją drogą, patrzcie, co tutaj mamy. O, konar. Panu już się przyda. Ciekawe, jak on tutaj w ogóle wleciał. Jakieś drzewo musiało troszeczkę wyrosnąć bardziej, niż się konstruktorzy torów spodziewali. I zahaczyć o szybę. A że szyba jest wybita przez pewnego grubowego kreta, to wpadł. Znaczy wpadł, urwał się. O, mój parasol przeżył. Wezmę go na wypadek deszczu. To jest ważna rzecz, ja zawsze noszę ze sobą parasol.
plecaku. Dobra, już możemy wejść do tego przedziału, jak pamiętacie, no i jest taki właśnie włas, ale... Aha, włas na dach. Szkoda, że tak wysoko. Zaraz mogę? Nie mogę. Nie pytasz się, czy może przesunąć łeb? To najwyraźniej masz żyj. Głodni? Może przekąskę? Spróbuję sobie pomóc tym parasolem. A gdybym tak tym parasolem... Ten niedźwiedź, tak patrząc tym jednym okiem, co on robi. Dobra, na dole mamy taki spisik, znaczy bardziej mapkę, gdzie jesteśmy, gdzie jest koniec trasy. Musimy uważać na te ponary. Tak jak skaczemy, są też takie na naszym poziomie i są jeszcze chmury. Chmury są albo na naszym poziomie, albo na poziomie pod nami. Te na poziomie pod nami zabraniają nam się położyć, bo się kretes zacznie dusić i zacznie spadać. Co się stanie, jak kretes spadnie z pociągu? Po to ma parasol, żeby się uratować. Jeszcze są semafory. A semafory są niebezpieczne. Myślę, że na tym drzewie jest... Z tego drzewa wystaje gałąź. Się zatrzymałem. Stchórzyłem! Im dalej dochodzimy, tym szybciej wszystko przejeżdża, więc no jest coraz trudniej. Jak najbardziej da się zlecieć od samego końca do samego początku. Jak nie uważamy. Widzicie, jak to wszystko zapieprza. Jak takie małe samochodziki. A wychodzi teraz nowa część Micro Machines. Nigdy w Micro Machines nie grałem. Chociaż może. Ezu! Jest niebezpiecznie. Jesteśmy chyba na ostatnim wagonie. Ej, no serio, to dobra, teraz będzie ostatni, jak to zapieprza. Ty gro! To było wredne. Ale to chyba sobie poradzę. Ma jeszcze skoczyć na lokomotywę. Motywę. Nie znam żadnych historii związanych z Orient Expressem, poza tym, że no, wyszła kiedyś taka fajna przygodówka, nazywała się The Last Express. Teraz można ją za darmo sobie pobrać na telefony. Jak macie czas, to sobie pobierzcie, bardzo klawa gra. I poza tym to ja nic nie wiem. Głupi jestem. Jezu! Człowiek się czai przez pół godziny, potem i tak nie może. A skacz... Jest. Aha, no ładne rzeczy. Co tu się wyrabia? Ach, nic takiego, panie przystojniaku. Ten sympatyczny pan maszynista pokazywał mi, jak uszczęścić Tomb Raider. I urwałam taką jedną bajkę. Mam nadzieję, że pan się nie gniewa, panie krecie. No. Nie ze mną takie numery. Psi urok na mnie nie działa. Zresztą jestem już z kimś związany. Ale ja za to jestem wolny. To się dobrze składa, bo zaraz będzie pan zajęty naprawą lokomotywy. A pani?
No cóż, robi się późno. Lepiej późno niż wcale. Życzę od pana ten parasol. Co za kobieta? Skoczna. Bardzo. Weźmy się pan w garść, bo normalnie łapy opadają. Kocha to wróci. Tak pan sądzi? Nie. Rozwiązawszy zagadkę Orient Expressu, Kretes powrócił do szlafroka Holmesa. Ała! Boing! I to wszystko bez parasola. Dobrze, że dzieci na to nie patrzą. Doskonała robota, młodzony. Dzięki tobie pociąg nie przybędzie do Stambułu za późno. Słuchaj no, panie szlafrok. Nie jestem żaden doktor Watson. No ile razy mam... Porozmawiamy o tym na miejscu. Teraz muszę coś wydedukować. Przez pozostałą część podróży Holmes dedukował w skupieniu, zaś Kretes zastanawiał się, jak udowodnić Holmesowi, że wcale nie jest doktorem Watsonem. Ja mogę użyć po większej mapy. Po wielu godzinach drogi Orient Express dotarł która była tutaj do zapomniałem. Stambułu, czyli niegdysiejszego Konstantynopola. Holmes i Kretes udali się do nadbrzeżnej kawiarenki na kawę po turecku. Bardzo dobra ta kawa. Muszę ci coś powiedzieć. Tak, kawa dobra. O co chodzi? Nie jestem doktorem Watsonem. Naprawdę nazywam się Kretes, bo nie mam trąby i walizki. Wiem, wydedukowałem to w międzyczasie. Niewiarygodne. Dziękuję. W czym mógłbym ci pomóc, Kretesie? Podobno jesteś największym wolnym umysłem naszych czasów. Waszych czasów. Wolnym podobno jestem. Mam taką bardzo sprawę, a właściwie dwie. Mojego przyjaciela, dzielnego psa Reksia, połknęła wielka blaszana ryba. Czy mógłbyś wydedukować, jak mam go odszukać? Mógłbym. Siedź gdzie siedzisz i czekaj. No co ty? Dedukuję, że za jakieś 10 sekund Reksio wynurzy się z morza. Żarty sobie stroisz z biednego kreta w potrzebie? To patrz. Nie. Magic. Oto diabła morskiego, a więc wygrałeś nasz zakład, szlafroku Holmesie. W rzeczy samej, wygrałem. Dotarłem tu przed tobą i nawet zdążyłem wypić kawę. Po lewej byłbym stronie, wcześniej, patrzcie. Gdyby nie ta twoja... A dobra kawa? Tak, kawa dobra. No nie wierzę. Nie? Reksiu! Teraz. A już zdążyłem cię opłakać. Kapitan Nemo? Powodzenia, Reksiu. Płynę do Egiptu odkryć ujście Nilu. Do zobaczenia. Podzieliwszy się na pamięci opowieściami o swoich przygodach, Reksio i Kretes mogli nareszcie powrócić do głównego celu, jaki mieli przed sobą – odnalezienia drogi do domu. Szlafroku Holmesie, szukaliśmy ciebie, jako że chcieliśmy, żebyś wydedukował dla nas coś bardzo ważnego. Na przykład co? No na przykład, jak przenieść się w czasie o 100 lat. Oj, chyba będziecie musieli mi powiedzieć coś więcej. Reksio i Kretes opowiedzieli więc szlafrokowi coś więcej. Wysłuchawszy długiej i burzliwej historii wehikułu czasu, szlafrok Holmes zamyślił się i powiedział. Nietypowy problem wymaga nietypowego podejścia. Słusznie. Przynieście mi gazetę, najlepiej Timesa. Słusznie, co? Gazetę. Można ją kupić w kiosku na targu. Ruszajcie, ja sobie tu podedukuję w ciszy. Gazetę. Najlepiej Timesa. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. To jest już nowa lokacja, nowe rzeczy i w końcu wrócił Reksio. A więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, kochane dzieci Boże. Siema.